Witam Was w drugiej części opowieści o uroczysku. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Bór sosnowy, inaczej zwany chrobotkowym, jest charakterystycznym siedliskiem dla terenów Wybrzeża Bałtyku i terenów nadmorskich. Porasta on głównie tereny wydmowe i piaski eoliczne. Jeśli chodzi o drzewostan, tworzą go głównie sosna pospolita, która w tych warunkach osiąga bardzo słabą jakość, bo nawet drzewostany stuletnie mają wysokość od 13 do 15 metrów. Struktura tych drzewostanów jest bardzo luźna. Sośnie towarzyszy dodatkowo brzoza i niekiedy inne jakieś niskie rośliny bądź krzewy, choć to rzadko. W podszycie mamy charakterystyczny chrobotek reniferowy, od którego też bierze się nazwa bór chrobotkowy. Jest on takiego szaro-zielonego koloru. Porasta dno lasu wraz niekiedy z wrzosem. Świetnie się tutaj czuje, gdyż ma niskie wymagania wilgotnościowe. Jest on bardzo dobry, jeśli chodzi właśnie o utrwalanie wydm i o zapobieganie przemieszczaniu się piaskom. Bory chrobotkowe, jeśli chodzi o znaczenie gospodarcze dla leśników, to nie jest ono zbyt duże, wręcz pełnią one głównie tylko funkcję ochronną. W Polsce są one chronione poprzez obszary Natura 2000. Po borze suchym przyszła kolej na bór świeży. Jest to najpospolitszy typ siedliskowy lasu, jaki występuje w Polsce i najbardziej rozpowszechniony. Drzewostan główny tworzy tutaj sosna. Są to drzewostany położone na glebach już żyźniejszych i bardziej uwilgotnionych, dlatego sosna ma tutaj o wiele lepsze warunki wzrostu. Jest ona wyższa, grubsza, ma bardziej rozbudowane korony. Generalnie jej parametry są o wiele lepsze. Do tego towarzyszy jej oczywiście jako gatunek domieszkowy brzoza, natomiast w podszycie możemy spotkać dąb bezszypułkowy, jarzębinę i inne jeszcze niskie krzewy. Jeśli chodzi o runo leśne, jest ono już tutaj bardzo bogate, zielone, w przeciwieństwie do boru suchego, który był szary i ubogi. Występuje tutaj borówka czarna, borówka brusznica oraz inne rośliny trawiaste. Też możemy tutaj spotkać jeszcze charakterystyczną dla terenów pomorskich barzynę. Jednakże o borze barzynowym jeszcze troszkę Wam powiemy. Opisując uroczysko, nie w sposób nie wspomnieć o charakterystycznym dla tego miejsca borze barzynowym. Jest to odmiana boru sosnowego, gdzie w runie widać bardzo charakterystyczny gatunek, czyli barzynę czarną, łacińska nazwa Empetrum nigrum. W drzewostanach barzynowych barzyna tworzy przeważnie łany ścielące się po podłożu i niegdyś była ona wykorzystywana przez miejscową ludność do farbowania ubrań. Była ona gotowana wraz z foczym tłuszczem i farbowano nią tkaniny.
Tak sobie przemierzamy uroczysko i dostałam kolejne ciekawe pytanie. Zgadnijcie, od kogo? Tak, od pana operatora. Zapytał mnie, co to takiego żółtego sypie się z drzew. Otóż już odpowiadam. Jest to pyłek, bo mamy przełom maja i czerwca. Obecnie bardzo intensywnie kwitnie sosna pospolita, a jej pyłek jest właśnie żółtego koloru. Na jednym drzewie występują zarówno kwiatostany żeńskie, jak i męskie. Te żółte szyszeczki to są właśnie kwiaty. Jeden kwiatostan wytwarza około 6 milionów ziarenek pyłku. Jest to gatunek wiatropylny, więc każde ziarenko pyłku posiada dwa pęcherzyki powietrzne, dzięki którym unosi się w powietrzu. Pyłek bardzo fajnie widać w momencie, jak spadnie deszcz, gdyż wokół kałuży tworzy on takie żółte obrączki. Być może uda Wam się go zaobserwować. Nadmorskie sosny bardzo często przyjmują bardzo dziwne i nietypowe kształty. Jest to spowodowane tym, że gleba jest tutaj bardzo uboga i sosny po prostu pomimo swoich niskich wymagań i tak muszą sobie jakoś radzić, więc te kształty są dziwne. Drugim czynnikiem przyczyniającym się do tego nietypowego wyglądu są wiejące nieustannie i jednokierunkowo wiatry. Możemy tutaj wyróżnić sosny sztandarowe, gdzie gałęzie wyrastają tylko od strony nawietrznej. Możemy wyróżnić różnego typu sosny karłowate, również płożące się bądź kroczące, gdzie piasek wywiany jest pomiędzy korzeni. Są to bardzo charakterystyczne elementy krajobrazu wzdłuż wybrzeża naszego Bałtyku. Nie, ja sobie tutaj chyba nie spadnę. Chociaż nie, tu zaskoczyć mogę. Tutaj mamy typowy przykład sosny płożącej się. W młodości, kiedy to drzewo zostało posadzone, pewnie wiały silne wiatry. Cała sadzonka bądź młode drzewko zostało przewrócone, jednakże system korzeniowy nadal był związany z podłożem. Wiejące silne wiatry nadal ukierunkowywały to drzewo, więc ono się płożyło, a część korony szła mimo wszystko w górę, gdyż siła wzrostu nadal działała, gdyż korzenie nadal pobierały substancje pokarmowe. Jest to taki przykład, jak działają wiatry nadmorskie. Sosna czarna nie występuje pospolicie w Polsce, jednakże bez problemu możemy ją znaleźć na Pomorzu, gdyż niegdyś również była wykorzystywana do umacniania nabrzeży. Jest to specyficzny gatunek, gdyż jest bardzo odporny na zasolenie oraz na zanieczyszczenia chemiczne powietrza. W Stanach Zjednoczonych bardzo często jest wykorzystywana do obsadzania terenów wzdłuż dróg właśnie ze względu na odporność na zasolenie, gdyż tam jest używana duża ilość soli do tego, aby w zimie drogi nie były śliskie. Jeśli chodzi o wygląd, troszkę się różni od sosny pospolitej. Jej kora jest czarna, ciemniejsza, w górnej części również jest ciemna, w przeciwieństwie do sosny pospolitej, która ma w górnej części czerwonawe zabarwienie. Jej pokrój jest prosty, gałęzie są grube, igły również są grubsze i ciemniejszego koloru od sosny pospolitej. Nawet jeśli przyjrzymy się szyszkom, szyszki sosny czarnej są większe od szyszek sosny pospolitej. Myślę, że jest to ciekawy gatunek i warto się nim zainteresować, jeśli już tutaj będziecie. Tutaj zakończymy naszą opowieść o usteckim uroczysku. Mam nadzieję, że nasz film zainspiruje Was do odwiedzenia tego miejsca. Do zobaczenia!